Od niemieckich sklepów udających polskie po świńskie odbytnice sprzedawane wam jako nigdy w to nie uwierzycie co. W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na trzecią już listę 10 przykładów jak producenci żywności nas oszukują. Numer 10. Kupujecie sobie w sklepie ładnie zapakowany miks owoców, w tym przypadku truskawki i jagody. Po chwili uświadamiacie sobie, że to chyba jakiś żart, bo w opakowaniu znajdują się zaledwie dwie jagody. Już chcecie wracać do sklepu z reklamacją, że chcieli was oszukać, kiedy nagle dociera do was, że opakowanie nic nie mówi o ilości. Po prostu jagody. A w opakowaniu są jagody? Są. Co z tego, że tylko dwie? Jakby była tylko jedna, jagoda, wtedy byłaby mowa o oszustwie. Swoją drogą w ten sam sposób zawsze wkręcał mnie mój tata. Kiedy pytał się mnie, czy chce parę chipsów, ja szczęśliwie odpowiadałem, że tak, a ten dawał mi dosłownie parę chipsów, czyli całe dwa. Numer 9. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego, masło to produkt składający się w przynajmniej 80% z tłuszczu mlecznego i nie może zawierać ani grama tłuszczu roślinnego, z którego de facto robione są margaryny i inne miksy roślinne. Jako, że nie ma wątpliwości co do tego, że masło jest lepsze, smaczniejsze i prawdopodobnie zdrowsze niż typowa margaryna, producenci margaryn robią wszystko, aby nas zmanipulować i upodobnić się do prawdziwego masła. Klasycznym przykładem jest oczywiście masło roślinne. Które w rzeczywistości w ogóle nie jest masłem, jeśli się nie mylę, od pewnego czasu przestało nawet używać słowa masło na swoich opakowaniach. Pewnie za sprawą decyzji jakiegoś urzędu. Obecnie jest tylko MR roślinne. Zauważyliście to? Wciąż nazywacie je masłem? Natomiast jednym z moich ulubionych, prawdziwych maseł jest zdecydowanie masło extra. Zapewne wszyscy znacie to opakowanie, prawda? Jednak i tutaj trzeba mocno uważać, bowiem prawie identycznie wygląda Zambrowski Mix. Pasłęcki Mix, czy Juhas Extra. I niech ktoś mi teraz spróbuje wmówić, że ich opakowania z krową i wiadarkami mleka to czysty przypadek. I wcale nie próbują wkręcić w ten sposób ludzi, że ci kupują prawdziwe masło. Numer 8. Czego by się nie mówiło o Krystynie Pawłowicz, posłance PiSu, pewnego razu zrobiła naprawdę fajną rzecz. Jak napisała rok temu na swoim Facebooku, sieć niemieckich sklepów Kaufland w Polsce wprowadza w błąd polskich konsumentów, zachęcając ich do zakupu u siebie hasłem Odkryj i Rozpisz rozkoszuj się naszymi rodzimymi produktami, jak również przepisami odwołującymi się do tradycji polskiej kuchni. O pomoc zwróciła się do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który oczywiście przyznał rację posłance i zakazał Kauflandowi tej nieuczciwej praktyki rynkowej. Od tamtej pory w reklamach, w których padają takie sformułowania jak polskie produkty czy polscy dostawcy, Kaufland nie może już posługiwać się zwrotem nasze, bo nasze dla Kauflandu to wcale nie polskie, a niemieckie. Numer 7. Kupujecie paczkowane i zważone już ziemniaki? Nie wierzcie sklepom na słowo. W lipcu tego roku w jednym ze sklepów Stokrotka z tamtejszych ziemniaków jakimś magicznym sposobem zniknęło prawie pół kilograma. Na filmie zamieszczonym w internecie przez przegląd lubartowski widzimy, jak rzekomo 2,5 kilogramowa siatka ziemniaków w rzeczywistości waży ledwo ponad 2,1. Najzabawniejsze było tłumaczenie się rzeczniczki Stokrotki, która stwierdziła, że jedną z przyczyn całkowicie Zajścia mógł być naturalny proces odparowywania wody. Także, co mogę powiedzieć, moi kochani: spieszcie się kupować ziemniaki, tak szybko tracą na wadze. Numer 6. Kolejny przypadek z polskimi produktami, tym razem syropy łowicz, na które zwrócił uwagę pewien wykopowicz. Kupując pewnego razu swój wtedy ulubiony syrop z dzikiej róży. Zauważył, że na półce pojawił się nowy rodzaj etykiety. Na pierwszy rzut oka można by pomyśleć, że łowicz przeprowadzał po prostu jakiś mały rebranding i odświeżał opakowania. Jego uwagę przykuł jednak mały napis na samym dole. Na jednej butelce widniało syrop z dzikiej róży, na drugiej natomiast syrop o smaku dzikiej róży. Jak się okazało, nowy syrop w swoim składzie zawierał aż o połowę mniej naturalnego soku z dzikiej róży, ale za to uszlachetniony został syntetycznymi witaminami wspomagającymi odporność. Ale po co, skoro na poprzedniej butelce producent też zapewniał, że syrop wspomaga układ odpornościowy? Jak możemy się tylko domyślać, syntetyczne składniki są dzisiaj o wiele tańsze niż prawdziwe owoce. A skoro przeciętny konsument nie widzi różnicy, to po co przepłacać na składnikach? Numer 5. Lubicie kalmary krojone w krążki, podawane w chrupiącym cieście? Lepiej uważajcie, bo mogą one mieć tyle wspólnego z owocami morza, co ja z byciem księdzem. Kalmary są obecnie na dziewiątym miejscu wśród najczęściej podrabianych produktów spożywczych. Jak podają źródła, niektórzy producenci chcący zaoszczędzić trochę pieniędzy na owocach morza, zamiast kalmarów wciskają swoim klientom pokrojone w krążki świńskie odbytnice. I jak się teraz czujecie z tą myślą? Numer 4. Kilka lat temu miała miejsce dość głośna akcja z Aktimelem. Po której w zasadzie przestałem go kupować i przerzuciłem się na zwykły jogurt. Dlaczego? Pewnie kojarzycie te ich reklamy, w których Danon chwali się, jak to Actimel wspiera naturalną odporność. Otóż reklamy te zakwestionował brytyjski urząd do spraw etyki reklamy. Orzekł on, że reklama była nierzetelna i wprowadzała w błąd. Gdyż badania, na których opierał się Danon, prowadzone były w specyficznych warunkach i nie miały zastosowania wśród zdrowych dzieci i młodzieży. Podobna sytuacja miała nawet wcześniej w 2006 roku, w którym za nieodpowiedni został uznany również spot, w którym AktiMel rzekomo chronił dzieci przed łapaniem infekcji bakteryjnych. Numer 3. Za granicą możecie nabyć taki wynalazek jak naturalne czytosy jak można przeczytać na opakowaniu bez sztucznych barwników, bez sztucznego smaku, bez konserwantów? Jaka jest natomiast prawda? Wystarczy spojrzeć na składniki po drugiej stronie opakowania. Znajdują się tam produkty tak przetworzone, że żaden rolnik z XX wieku nigdy nie pomyślałby, że takie rzeczy można nazywać dzisiaj naturalnym jedzeniem. Numer dwa. Teraz pytanie za 100 punktów. Czy ktoś wie, co producent miał na myśli? Na samej górze kartonu znajduje się napis 100% soku, natomiast kilka centymetrów niżej, tuż przy składnikach, zawiera 27% soku. Czy to jakaś incepcja? Czyżby producent dokonał niemożliwego i z 27% soku wycisnął 100% soku? Numer 1. Podwójny sneakers. Czy wy też się kiedyś na to nabraliście? Też kupiliście sneakersa razy dwa? Myślę, że za niewiele więcej otrzymacie dwa razy większego batona. Nawet jeśli opakowanie w rzeczywistości nie wyglądało na dwa razy dłuższe od tego normalnego, cóż, tak działa ludzki mózg. Widzicie razy dwa, myślicie, na pewno się opłaca. Nawet jeśli w przeliczeniu na jeden gram wychodzi mniej więcej ta sama cena, oto właśnie sposób producenta: jak przekonać Was, jak Was zmanipulować. Do zakupu większej ilości. Nie wiem jak u was, u mnie i tak zawsze kończyło się tym, że tego drugiego batona już nie mogłem. Okej, okay, tym sposobem kończymy dzisiejszy odcinek. Upewnijcie się, że widzieliście poprzednie. Między innymi 10 chłopaków i mężów, którzy podnieśli poprzeczkę. Tradycyjnie nowych widzów zapraszam również na moje inne kanały, które prowadzę na YouTube. Wyświetlają się właśnie na ekranie. A ja się z wami żegnam. Do usłyszenia już jutro w kolejnym odcinku. Cześć!